Szanowni Państwo, stanę wyżej, bo ja mały jestem, pewnie nikt mnie nie widzi. Proszę Państwa, jeden, wydaje mi się, z najciekawszych punktów na pewno dzisiejszego dnia. Panel dyskusyjny Made in Poland. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo merytoryki przede wszystkim, bardzo dużo spraw technicznych. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości, które pewnie od wielu, wielu miesięcy powstają. Na pewno padnie sporo odpowiedzi na pytania, które bez przerwy pojawiają się głównie na forach, na stronach internetowych. Mam przyjemność gościć przede wszystkim pana Marka Winia, zapraszam. Pan Marek Win będzie głównodowodzącym tego spotkania. Zapraszam Bartosz Knop, właściciel i założyciel marki Balticus w Polsce. Szanowni Państwo, zapraszam Tomasz Pomorski, grupa Czasofile. Michał Kozłowski, grupa Czasofile. Panie Pawle, kogo jeszcze proponuje Pan tutaj na tego rodzaju krzesła? Pan Jan Szymański. Czy mamy jeszcze chętnych, którzy chcą usiąść na tych krzesłach i uczestniczyć w bardzo żywą dyskusji? Chociaż mam nadzieję, że wiele osób będzie zadawało pytania i tam z tych dalszych rzędów też będą czynnie brały udział w naszej dyskusji. Mamy jeszcze miejsce, jeżeli są chętni. Jeszcze tam jest jedna osoba, która była na liście. Pan Szuta. A, przepraszam, właśnie. Jest tam osoba? Jest tam osoba. Może ja to powiem, że tak eksponowane miejsce. Pan Zawierzchów. Witam się, przepraszam. Witam. Jan Szuta, rzecznik patentowy. Szanowni Państwo, ja oddaję praktycznie drugi mikrofon na ręce Marka Winia, który prowadzi to wszystko i z największą przyjemnością i uwagą siadam pierwsze rzędy i będę przysłuchiwał się jej przypadkowo. Cieszę się, że dość licznie zgromadziliśmy się w tym miejscu. Myślę, że na bieżąco też będą dołączały do nas osoby, bo dyskusja będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawa. I dlatego, dlatego ja proponuję, Okay. Jak będą pytania na pewno na bieżąco, Marek to prowadzi, ja mam rzeczywiście jeden mikrofon, który jest tutaj nastawiony. Witam Państwa. Mam zaszczyt poprowadzić panel dyskusyjny pod tytułem Made in Poland. Bierzemy do ręki przedmiot i zastanawiamy się, no Made in Poland, fajnie, ale okazuje się, że silnik zrobiony w Chinach, obudowa zrobiona na chrystarce w Józefowie, wszystko to razem złożone w Otwocku, prawda? I teraz, ile jest tego polskiego? Oprócz prawda, obudowy, bo ten główny element pracujący z racji tego, że jest tani, prawda, przyjechał z Chin. Ale na metce mamy Made in Poland. Otwieram zegarek, napisane jest Case in China, Mogwen Swiss, prawda, albo Mogwen Japan. Na tarczy nie jest napisane Made in Poland, tylko kto go tak naprawdę wyprodukował, ten zegarek? Odwieczne pytanie, bo jak jest Swiss Moment, to już każdy myśli, że to jest szwajcarski zegarek do końca i będzie się tego trzymał, no bo jednak Szwajcaria, prawda? Jak to wygląda w praktyce, kiedy można powiedzieć, że jest wyprodukowany w Polsce, prawda? Jaki procent pracy włożonej, czy jest w ogóle takie określenie, żeby stwierdzić, że coś jest wyprodukowane w Polsce? I to pytanie kieruję do pana rzecznika patentowego. Ja myślę, że to jest pytanie z cyklu, czy pani Gerzytow jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest? Bliżej mikrofon, proszę, mówię. Proszę Państwa, no to nie jest to określenie. Wydaje mi się, że czy coś jest made in Poland, czy nie, to zależy, kto to wprowadza na rynek. No, nie ma rzeczy, która jest w 100% zrobiona w Polsce, prawdopodobnie. Jeśli chodzi o zegarki, to chyba w ogóle, prawda? No, ale weźmy
Ale weźmy na przykład Volkswagen, który jest produkowany w Poznaniu. No on jest made in Poland, ale czy to jest Volkswagen, czy nie? Jest Volkswagen. Myślę, że z zegarkami jest podobnie, że on jest made in Poland, jeżeli właścicielem znaku towarowego jest firma polska. Firma polska odpowiada za niego, udziela gwarancji, serwisuje, wszystko reklamy zapewnia. A świat to globalna wioska i składa się z poszczególnych elementów zegarki i nie tylko. Pan rzecznik ruszył w bardzo takim fajnym, ciekawym kierunku i spróbuję pociągnąć trochę dalej. Bo przecież gdybyśmy historycznie popatrzyli, to przecież nawet wiersz pisany przez Mickiewicza był na papierze, który nie był produkowany przez Mickiewicza. Umówmy się, że jest jakieś dzieło, jakiś twór i on składa się z pewnych elementów. Gdzieś teraz na świecie próbuje się dyskutować o tym, ile tych procentów ma być. 51 to już. To znaczy, te 1% to są opaski na pudełkach od Szwajcarii, prawda? Albo to zewnętrzne opakowanie techniczne. Ja bym skierował naszą rozmowę w jeszcze jedną stronę, ale poprosiłbym, bo nie lubię wolnych krzeseł, sekretarza, Paweł, chodzi o nas, ty będziesz mówił bardzo dużo o zegarkach, które są bez wątpienia szwajcarskie, czyli chronografy. Ich udział jest istotny wśród kolekcjonerów, a ty dużo na ten temat wiesz. Zapraszam. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. I teraz z problemem, czy to jest wyprodukowane w Polsce, czy nie, to może o swoich problemach opowie właściciel firmy Baltikus. W tej chwili, przejdźmy może do sedna, bo myślałem, że koledzy, którzy mieli najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o zarzuty, bo my myślałem, że coś następnie powiedzą, ale okej. Bez regulacji w Polsce, Made in Poland może być cokolwiek. W Polsce niestety prawo jest tak skonstruowane, że co do zasady świadectwo pochodzenia wystawia się do produktów żywnościowych i do niektórych produktów kosmetycznych. O dziwo, nawet nie do wszystkich kosmetyków. Udział jakikolwiek i czegokolwiek w zegarkach, nie dla zegarkach, nie jest w żaden sposób groźny. Fizycznie jest bardzo ciężko i technicznie produkować zegarki na większą skalę niż jednostkowe sztuki w Polsce. W związku z tym przyjęła się w zasadzie praktyka, tak jak mówił pan rzecznik, że firma polska, która ma prawa, gwarantuje tak naprawdę całą otoczkę, a rzecz pomijana płaci podatki w Polsce, myślę, że przede wszystkim uprawnia do tego, aby posługiwać się tą nazewnictwą. Jest w projekcie gdzieś tam w zamyśle, żeby to było made in UE, jeśli chodzi o regulacje europejskie. Jednak polscy przedsiębiorcy z Federacji Lewiatana troszeczkę zaczynają przed tym się bronić, bo uważają, no i zresztą chyba słusznie, że made in UE mimo wszystko trochę rozmyje jakby postrzeganie jakkolwiek jakości polskich produktów. Także no jest to trudne o tyle, że część ludziom się nadal wydaje się, że w związku z tym to da się wyprodukować i made in będzie oznaczał wyprodukowany. A z drugiej strony zapomina się, że made in Japan wcale nie znaczy made in Japan. Tak naprawdę to ten made in Poland był moim pomysłem, dlatego że dosyć często właśnie dochodziło do konfliktów na różnego rodzaju grupach informacji, że ten zegarek, mimo to, że na jego tarczy mamy znak polski, że jest produkowany w Polsce, to jednak tym polskim zegarkiem nie jest. I ten konflikt właśnie dosyć często wchodził właśnie z tej strony pana Tomka Pogórskiego i Michała Kosowskiego. No i chciałem właśnie, aby ten panel w jakiś sposób nam rozwiązał. Może nie po to, żebyśmy ten panel, po to, żebyśmy się tu pokłócili, tak? Tylko żebyśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnili. Bo może właśnie potrzebne jest, żebyśmy usiedli tak jak teraz i wyjaśnili sobie pewne rzeczy. Tak. I mam nadzieję, że do tego właśnie dostanę. Tak, tak to prawda, przy czym ja zawsze podkreślałem, że komponenty i zegarki są produkowane w Hongkongu. Ja proponuję, aby właśnie głos zabrali nasi oponenci, powiedzmy, tak? Tomasz, zacznij, bardzo się proszę. Dobra.
jest wyjaśnione już po procentach. Możemy sobie pisać Made in Poland i tego jako z samego początku do środka. Natomiast z jednej strony jest Tomek Perło bliżej. Tak, jakieś zasady, którymi niektórzy się kierują, niektórzy się nie kierują. Absolutnie teraz nikomu nie umniejszam i nie powiększam. Natomiast prawo na przykład nie zabrania, żeby komuś potem brać jego żonę. Można sobie coś tam zrobić, tylko pytanie jest, czy to jest w porządku. I tak ja to właśnie postrzegam. W zasadzie takiej można powiedzieć zdrady. Bardzo prosto to określiłem, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bartosz oczywiście nigdy, teraz tak pozostawię powiem, tak? Tu jesteś. Nigdy nie ukrywał oczywiście pochodzenia tego wszystkiego, ale kierował się kiepskimi argumentami w rozmowie na grupie. Zresztą tak jak Paweł często powtarza, że Facebook jest bardzo burzotwórczy i łatwo się pokłócić, nie zrozumieć się, bo nie wstawi się ikonki i ktoś sobie wymyśli, że ktoś się obraził, czy ktoś komuś ubliżył. I do czego zmierzam? Bartosz nie ukrywał oczywiście pochodzenia, bo wiadomo, że gdyby miał fabrykę tych zegarków, to by chociaż pokazał je od maszyny albo zrobił zdjęcie w budynku, magazynu. Tego nie ma. I oto nigdy, teraz będę mówił też za Michała, nie mieliśmy jakby zarzutu. Mieliśmy zarzut do samego Made in Poland, bo podchodzimy do sprawy nie biznesowo, a bardziej kolekcjonersko i nie wiem, marzycielsko, czy coś jakoś tak można powiedzieć. No. I wraz z Michałem i innymi, powiedzmy, ludźmi jakoś nie do końca się zgadzamy z tym napisem Made in Poland, bo przynajmniej dla mnie jest to postrzegane jako taki tani chwyt marketingowy na zasadzie, no dobra, to jeszcze jak dorzucę napis, to ktoś to zauważy i będzie to ciekawsze. Wolałbym, żeby sam produkt się czymś bronił. Co do jakości zegarków produkowanych w Polsce, zwanych Made in Poland, chociaż na nich wszystkich jeszcze jest napis Made in Poland, nie mam w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Są firmy lepsze, gorsze. Ogólnie da się to nosić, są fajne i ciekawa stylistyka. Niestety część z tych firm korzysta z gotowych wzorów, które są proponowane przez chińskich producentów. Otwieramy sobie katalog, wybieramy sobie tarcze, wskazówki, mechanizm, kopertę. To wszystko przyjeżdża tu, dorabiamy sobie napis i mamy Made in Poland, co oczywiście, podkreślę, znowu jest zgodne z prawem, a ja akurat się na to nie godzę i tyle. Nie chcę prawa zmieniać się nic, tylko to jest po prostu moja opinia i ja tego nie kupuję. Co do samego Balticusa i Bartka, muszę powiedzieć oczywiście jeden plus, żeby nie było, że się tego czepią. To, że jeszcze nie popłynął w stronę, bo to jest kolejna rzecz Made in Poland i polskich zegarków, bo ja uważam, że to idzie w złym kierunku. Bartosz jeszcze nie zrobił Balticusa na stulecie niepodległości i dzięki temu jeszcze tu siedzę i w ogóle mam ochotę rozmawiać. Jak dobrze wiecie i śledzicie być może rynek i produkty, to widzicie, że są produkty, które są ku czci karabinu maszynowego, ku czci czołgu, Piłsudski, stulecie niepodległości i tak dalej. Ja jestem patriotą, lubię niepodległość, pójdę na marsz pewnie, ale ja też się na to nie godzę. Nie podoba mi się to, bo te zegarki nie mają nic wspólnego ani z niepodległością, ani z Piłsudskim, ani z czołgami, ani nic takiego. Nawet nie znalazłem w internecie zdjęcia, żeby Piłsudski miał kiedykolwiek zegarek na rynku. I generalnie to tak jest. No. Denerwują mnie też, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, limitki. Dlatego, że liczba 100, 200, 300 to są minimalne zamówienia z Chin. I później po prostu je numerujemy i mamy zegarek limitowany. I dla mnie to też jest tani marketing, który niektórzy kupują. Oczywiście nie wszyscy muszą lubić schabowego, mielonego czy coś takiego. Ludzie są różni. Ja po prostu tego nie kupuję i mi się nie podoba. Ja bym chciał, żeby był zegarek jakiś jeden podstawowy w ciągłej sprzedaży, jakiś po prostu trafić do młodszych ludzi. Nie będę się teraz jeszcze rozgadywał na temat mechanizmów, czy kwarcowe, czy automatyczne.
to też jest wybór ludzki i tak dalej. Więc podsumowując, mailing point zgodny z prawem, ja osobiście się na to nie godzę i mi się to nigdy nie podobało. Natomiast bardzo mi się podobało na niektórych polskich, dla mnie zawsze to będzie cudzysłów, wyrobach, zaprojektowano w Polsce. To mi się bardziej podobało, bo nawet zebieranie z katalogu kolorów, części, nie wiem, wskazówek, długości, to już dla mnie jest zaprojektowano w Polsce. Ale na pewno nie wyprodukowano w Polsce. Też spotkałem się z takimi zarzutami, że przecież Swiss Made też piszą. Ale Swiss Made to nie jest Made in Switzerland. Made in Switzerland, co pokazywałem ostatnio nawet Pawłowi chyba w korespondencji prywatnej, bywało na zegarkach faktycznie wyprodukowanych w Szwajcarii, na przykład na Hojerze, gdzieś to pokazywałem. Więc jest kilka zegarków szwajcarskich, które faktycznie mają napis wyprodukowano w Szwajcarii, a Swiss Made nie oznacza, że wyprodukowano je w Szwajcarii, tylko to jest znak jakości, który jest notowalony, tak? Który jest obwarowany pewnymi jakimiś prawami, procentowo gdzieś składany, ileś tam części i tak dalej. Pewnie może nie będziemy dokładnie tego mówić, ale to też nie jest... Wartościowo. No dobra, Tomek, możemy się odnieść? Możemy. Idziemy w Swiss Made, a to nie w tą stronę. Trzymamy się litery prawa. No to tak... Prawo to jest, tak jak powiedziałem, nie ma... Trzymamy się litery prawa. Sam wiesz, że jeśli byśmy mieli się trzymać dokładnie litery prawa, to pewnie byśmy tu nie siedzieli, tylko wcześniej w międzyczasie w sądzie byśmy się spotkali. Ale że ja z tobą... Nie, poczekaj. Pewnie byśmy się spotkali, bo tylko to byłoby strzelanie z armaty do grupy i pewnie niepotrzebne zupełnie. Nim nie byłoby potrzebne i żeby publiczność bym to nie przeprawił. W związku z tym, trzymając się litery prawa, doskonale, że tak powiem, spełniam te warunki, jeśli chodzi o jeden pana. Pójdźmy dalej. Mówisz o wypowiadaniu w katalogu. Okej, zarzucaliście temat, że te zegarki kosztują $20. Niech wam będzie, okej. Spowodujmy sytuację, w której kupujemy za $20 zegarki, sprzedajemy je za 2000. Powiedzmy, od której kwoty, gdzie powstaje płacenie podatku. Ja nigdy nie mówię o cenie. Dlatego wysłuchaj mnie do końca. Jeśli kupujemy zegarek za $20 wyprodukowany, sprzedajmy go za 2000. Gdzie powstaje punkt płacenia podatków i gdzie zostają te podatki? Tutaj zostają podatki. Jest to oczywiście wspieranie polskiego przedsiębiorstwa. Ale to tyle wspieranie, co wspieranie. Ja nigdy nie mówię o cenie, dlatego że ja mam świadomość. Ja mam świadomość, Bartek, że mechanizmy do zegarków rzadko kiedy w ogóle przekraczają kilku dolarów, tak? Kilkunastu dolarów. Ja mówię o takich podstawowych rzeczach. To jest kwestia ilości. Ale ja nigdy nie powiedziałem, że twój zegarek kosztuje $20, albo że tutaj za 2000, to musimy sobie wyjaśnić. No, może nie 20, nie, ale to podał. Nie, ale ja już takiego nie mówiłem. Ja w ogóle się nie szczepiam żadnych cen. Ja nie uważam, że twój zegarek jest zły. Może nie, który jest warunek? Ja nie poczekaj, jeszcze tylko dokończę, tak żeby nie było, że ja sobie... Nie, Bartek. Twój zegarek jest w porządku, jest fajny, ma fajny design, znajdujesz kupców. Ja nigdy o tym nie rozmawiałem. Co do limitek, jeszcze jedną rzecz powiem. Ja bym życzył sobie mieć możliwość wyprodukować 2-3 tysięcy zegarów. Życzyłbym sobie. Ale wiesz, można robić się partiami po 300, nie numerując ich. I to robię. Pamiętaj, że żeby zaoferować, rozmawiam z Maksymem, tylko Maksyma nie ma. Maksym ma wyobraź sobie w butiku w Omegi 450 indeksów. 450 modeli. W książce, że tak powiem, produktowej mają ponad 2000 produktów. Czy ty sobie wyobrażasz, jakie to są pieniądze? Czy ty sobie potrafisz wyobrazić, produkując po 1000 sztuk choćby od jednego modelu? Panie, ja to rozumiem, tylko jest jedna podstawowa rzecz. Wszyscy robią limitki, to gdzie ta limitka jest? Ja mówię o reszcie. Podstawowe modele są nielimitowane. Ja nie mówię tylko o Bankikusie, ja mówię o WF, a ogóle mówię o Warakce, o WOL, nie wiem, czy ja tak mogę sobie wymieniać, no wszyscy wiedzą o co chodzi, tak? Chodzi o to, że wszyscy robią zlimitowane zegarki, 100 sztuk, 300 sztuk i to po prostu jest wszystko limitowane. Oczywiście, że tak. Więc dla mnie nie limitowana wersja będzie wersja po prostu nielimitowana, wiesz, kiedy nie będę miał na tego... Masz swoje instrukcje, masz takie. Nie musisz nabawiać 5000 zegarków, tylko możesz robić partiami po 100. No ale to są jakieś nuanse, to w zasadzie nie o tym teraz mówię.